Cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale i w kolejnym odcinku z nowego DLC, które się pojawiło w GTA Online. I w tym materiale wam pokażę, jak zdobyć darmowy samochód i jak to zrobić najłatwiej, ale też najszybciej. Ogółem rozchodzi się o ten samochód, który tutaj teraz widzicie przede mną na tej lawecie. Ale zanim przejdziemy do konkretu, myślę, że warto coś wspomnieć o zakończonej zbiórce charytatywnej. Zebraliśmy kwotę, którą tutaj teraz widzicie pod kamerką w czasie dwóch transmisji na żywo. I we wtorek, kiedy była premiera DLC, i drugiego dnia, kiedy... No właśnie w takim pierwszym dniu po premierze. Także dziękuję każdej osobie, która wpłaciła chociaż złotówkę. Jesteście mega, jestem mega zadowolony z przebiegu akcji i że po raz drugi udało nam się gdzieś tą cegiełkę dołożyć i komuś pomóc. I mam nadzieję, że akcje charytatywne podczas DLC będą teraz regularne, że za każdym razem coś takiego będziemy robić. Ale wracając tutaj do tego samochodu, jak go w ogóle zdobyć? Ogółem musicie tutaj wejść w menu interakcji. Dobra, ja wam to teraz przesunę tym razem wszystko. Okej, okay, znowu bym wam kamerką zasłonił menu interakcji, byście nic nie wiedzieli. A, i jeszcze na wstępie, zapomniałbym. Odcinek o tym, co się najbardziej opłaca robić pod poziom reputacji tutaj w klubie samochodowym, niedługo się pojawi na kanale. Jestem w trakcie robienia researchu, wszystko sobie na spokojnie sprawdzam. Także możesz zostawić subika na dole wraz z dzwoneczkiem, jeśli nie chcesz tego odcinka przegapić. I niedługo się dowiecie, co jest najbardziej opłacalne. Myślę, że o tych misjach też coś tam będzie i tak dalej, ale to wszystko w swoim czasie. Ale tutaj wracając, wchodzimy tutaj w menu interakcji, następnie w klub samochodowy Los Santos. I tutaj mamy taką zakładkę jak pojazd do wygrania. Jest tutaj napisane, że ukończ wyzwanie klubu samochodowego Los Santos, żeby zdobyć obecny pojazd do wygrania. I mamy tutaj za zadanie zająć przynajmniej trzecie miejsce 3 dni z rzędu. Już był, ja na głównym koncie mam już to zrobione na 2 na 3, taki mam postęp. Bo zrobiłem to już w czasie premiery, później na drugi dzień. No i dzisiaj na live'ie, w czasie jak oglądacie ten odcinek, dzisiaj będę miał już postęp 3 na 3 i ten samochód odbiorę. I w sumie jestem ciekaw, co się stanie, jak go odbierzemy. Czy się pojawi jakieś nowe wyzwanie na jakiś darmowy samochód, czy to będzie działało tak, że jak na przykład pojazd na podium w kasynie, że co tydzień się jakiś pojazd do wygrania pojawia. Mega mnie to interesuje, także też troszeczkę sprawa się dzisiaj wyjaśni na live'ie. Ale dobra, no takie wyzwania trzeba zrobić i o które dokładnie wyścigi chodzi, bo też może nie wszyscy wiedzą. Ci, co już tam troszeczkę w tym DLC siedzą, to wiedzą, o który wyścig dokładnie chodzi, ci co nie wiedzą. Naciskamy pauzę, wchodzimy tutaj w zakładkę akcje, rozegra akcje i stworzone przez Rockstar. Zakładka wyścigi i tutaj musimy znaleźć taki wyścig. Wyścig uliczny, o proszę. Mamy tych wyścigów kilka do wyboru i jakikolwiek. Odpalamy. Niech się załaduje. Tylko teraz nie wiem, czy mnie wrzuci gdzieś do graczy, czy będę sam. Najlepiej by było, jakby był sam. Jak będziecie na sesji dla zaproszonych, to prawdopodobnie wrzuci was samych. Jeśli będziecie na sesji publicznej, tak jak ja, to prawdopodobnie wrzuci mnie do jakiegoś gracza. Tak jak teraz, ale czekajcie, zaraz sobie to ogarnę. Dobrze, ja założyłem teraz sesję dla zaproszonych i klikniemy tutaj w jakikolwiek wyścig, żeby nam go tutaj wczytało. No i dobra, no i teraz tutaj możemy dać wyścig bezkontaktowy. Możemy dać liczbę okrążeń, myślę, że wystarczy jedno. Pora dnia, w sumie robimy jakiekolwiek ustawienia. Może jedynie dajcie sobie tę liczbę okrążeń jedno, żeby to mieć jak najszybciej za sobą. I potrzebujemy jedynego gracza, bo minimum dwóch trzeba, żeby to wystartować. Może to być wasz kumpel, może być to jakiś totalny random, ale wystarczy, że będzie wasza dwójka. Dobrze, do mnie dołączyła jedna osoba i naprawdę tyle wystarczy. Jak szukacie kogoś do gry, to w ogóle możecie też być na mojego Discorda, bo na Discordzie ostatnio naprawdę siedzi bardzo, ale to bardzo dużo osób. Teraz jest późna pora, a mimo to na kanałach siedzi dużo osób, więc wydaje mi się, że zawsze bez problemu się znajdzie tam kogoś do gry, do pomocy w takim wyzwaniu. A my już tutaj startuje wyścig.
No i tam było zadanie, że musimy zająć co najmniej trzecie miejsce na jakimś wyścigu. I tak musimy zrobić 3 dni z rzędu, czyli powiedzmy... nie wiem, co ona zrobiła, ale machnęła rękoma i nie było startu. Ale dobra, wracając. O, ludzie, ale mnie wyrzuciło. Musicie tak zrobić przez 3 dni. A, tu skrót był. Z rzędu. Czyli jak zaczynacie dzisiaj, no to musicie to zrobić dzisiaj, jutro i pojutrze. I wtedy będziecie mogli ten samochód odebrać. No i wystarczy to drugie, to trzecie miejsce, albo drugie, albo pierwsze. A też jak odpalicie akcję na 2-3 osoby, to naprawdę wszystko jedno, bylebyście to po prostu ukończyli. Więc nie trzeba jakoś bardzo tryhardować, żeby ten cel osiągnąć. Dobra, ja do mety dojechałem na drugim miejscu, grając tylko w dwójkę. No i teraz się przeniosę do klubu samochodowego i zobaczymy, czy ten postęp się pojawił. Dobrze, jesteśmy w klubie samochodowym i znowu wchodzimy w menu interakcji, klub samochodowy, pojazd do wygrania i jak sami widzicie, mamy postęp 1-3, zajmij przynajmniej trzecie miejsce 3 dni z rzędu, więc sprawa jest naprawdę bardzo prosta, banalna, no jedynie te 3 dni trzeba poczekać na odebranie tego samochodu, ale myślę, że warto, no bo nie wymaga to jakiegoś większego wysiłku. Ogólnie myślę, że warto odebrać sobie ten samochód, on jest też do kupienia, ale... to jest ten, Anis Remus, on jest po cenie niższej do kupienia za 1 000 000, a po tej cenie wyższej za 1 370 000, więc w sumie po co płacić, skoro tutaj macie samochód i to już nawet z jakimś tuningiem. Nie wiem, co tam się dokładnie w nim znajduje, dowiem się, jak go odbiorę, ale no jeszcze pewnie coś tam się co nieco zaoszczędzi na tuningu, więc pewnie jakieś 1,5 bajki... zostanie w kieszeni, a to wcale mało nie jest dla kogoś, kto chce mieć wszystkie samochody z tego DLC. Także polecam. Tyle w tym odcinku. Jeśli chodzi o zbiórkę, to cały czas można pomagać, bo mimo to, że ją zakończyliśmy na live'ie, to cały czas zbiórka trwa, na się pomaga. Jak coś, to wam link daję do opisu, jakby ktoś chciał jeszcze pomóc. Na przykład może, nie wiem, ktoś ogląda ten odcinek dopiero po live'ie i nie miał okazji być na live'ie, a chciałby pomóc, no to ten link się w opisie znajduje. Będzie materiał o respekcie, będzie materiał o nowych misjach, będzie wszystko, spokojnie. Jestem w czasie robienia researchu. Tyle w tym odcinku, widzimy się w kolejnym, widzimy się też na live'ach, które odbywają się codziennie, na które was zapraszam. Także do zobaczenia wszystkim, cześć, trzymajcie się.